Witajcie na moim kanale! Dziś zapraszam na Action Haul. Kupiłam przeźroczysty plastikowy stojak na czasopisma za 8,95. Zobaczcie, że on tym się różni od innych segregatorów, że ma ten bok bardzo skrócony. To się szalenie przyda w tym innym zastosowaniu, które wymyśliłam dla tego stojaczka na czasopisma, bowiem chciałam, aby służył mi jako stojak na patelnię. W ten sposób właśnie można je przechowywać pionowo w szafce. Kupiłam również przepiękny szklany wazon za 14,49. Jego wysokość to 20 cm, a średnica 11,5 cm. Postanowiłam go wykorzystać w sposób dość niestandardowy. Nie będę w nim trzymała ciętych kwiatów, tylko chcę w nim hodować swojego skrzydło kwiata. Pokazywałam Wam w jednym z moich poprzednich filmów, że trzymam skrzydło kwiat w wazonie z keramzytem i wodą. No ale nie ukrywajmy, no przez ten keramzyt ciężko było wymieniać wodę w tym wazonie, dlatego pomyślałam, że lepiej byłoby go trzymać po prostu w wodzie, ale żeby nie było widać tych korzonków za bardzo, no to lepszy byłby jakiś taki wazon nie w pełni przeźroczysty, tylko właśnie ten kolor zielony fajnie maskuje widoczność tych korzonków. Są widoczne, ale nie aż tak. W dodatku myślę, że no ładnie to wygląda. Szyjka też jest w miarę szeroka, także hodowanie skrzydłokwiatu w takim wazonie jest dużo wygodniejsze. Kolejny mój zakup to pojemnik do przechowywania z bambusa z lusterkiem. Tak dokładnie, to sam pojemnik jest plastikowy, ale ma bambusowe wieczko, które od spodu jest lusterkiem. Aby wygodnie skorzystać z lusterka, wystarczy unieść pokrywkę i ustawić ją pionowo, zahaczając o wgłębienia w plastikowym pojemniku. Jest to dość wygodne, można przechowywać na przykład tutaj przybory do make-upu i wygodnie się pomalować, gdy na przykład łazienka jest zajęta przez innych domowników. Niestety troszkę smuci jakość wykonania tej pokrywki, bo zauważyłam, że w niektórych miejscach ten bambus troszkę odchodzi, takie są jakby drzazgi. Ale myślę, że jest to może do zeszlifowania jakimś papierem ściernym, albo też wymyśliłam, że może po prostu nakleić taką taśmę jakąś ozdobną i wtedy nie będzie żadnych obaw, że coś się tutaj odłamie. Za 5,49 kupiłam 9 sztuk szklanych magnesów, które mają taki zatopiony brokat, przez co przepięknie błyszczą. Dostępne były też w kształcie serduszek, również były też okrągłe w takich bardziej barwach ziemi, jednak mnie urzekły właśnie te. Czyż nie są przepiękne? Za 5,95 kupiłam w Action łańcuszek z prawdziwym kamieniem. Ja zdecydowałam się na ametyst i czarny obsydian. Przy każdym łańcuszku jest napisane, co dany kamień symbolizuje. Ametyst to pozytywne myślenie, marzenia i wewnętrzny balans, natomiast czarny obsydian to moc, ochrona i stabilizacja. Wybrałam te dwa, bo podobały mi się po prostu kolorki. Zobaczcie, tak wygląda na szyi.
Kupiłam również pierścionki, które są wykonane ze stali nierdzewnej, ale są pozłacane. Pierścionki ze stali nierdzewnej nie uczulają. Ten pierścionek to jest to samo, co mam na kciuku, zobaczcie. Jest to pierścionek regulowany. Ja musiałam go sobie poszerzyć, żeby zmieścił się na mój kciuk, dlatego że nowy pierścionek, o, mieści się tylko na palcu serdecznym, natomiast po poszerzeniu bez problemu wchodzi na środkowy paluszek. Pierścionek kosztuje 8,95 zł. Kupiłam jeszcze 3 zestawy chokerów. Jeden taki zestaw kosztuje 9,49 i zawiera 5 różnych łańcuszków. Tak wygląda zapięty najciaśniej jak się da, ale powiem Wam, że jest to jak dla mnie trochę niewygodne. Wolę jednak poluzować ten łańcuszek. Za 4,79 kupiłam ściereczki z gąbki. Jeszcze takich nigdy nie miałam. Okazuje się, że są dość wilgotne. Napisali na opakowaniu, że są super absorbujące. Być może zaabsorbowały tą wilgoć z powietrza, no nie wiem, przed zapakowaniem. Albo po prostu, no przecież nie były pakowane próżniowo, więc to może dlatego. Bo zdaje się, nie są nasączone niczym. No ale zaskoczyło mnie to, że są takie wilgotne. Za 7,95 można kupić wkładki z pianki zapamiętującej kształt. Dostępne rozmiary to od 38 do 45. Gdy się je naciśnie, to ta pianka nie tak szybko powraca do swojego pierwotnego kształtu, więc myślę, że mogą się fajnie dopasowywać do stopy. Zaraz sprawdzimy, czy są wygodne. Kupiłam rozmiar 38-39, bo tak są numerowane te wkładki, a ja noszę takie coś pomiędzy 37 a 38, więc zobaczymy, czy nie będą za duże. No ale powiem Wam, że zmieściły się i rzeczywiście są bardzo wygodne. Za zaledwie 3,34 kupiłam folię do paznokci, ale już ją pokazywałam we wcześniejszym filmie, więc nie będę się powtarzać, tylko tutaj w prawym górnym rogu podlinkuję Wam film, w którym te folie prezentowałam na paznokciach. W tym samym filmie prezentowałam taśmę dekoracyjną washi 24 sztuki za 13,95 zł. Odsyłam do linku w prawym górnym rogu ekranu. Ciągle depczesz sobie końce sznurówek? Być może rozwiązaniem dla Ciebie będą elastyczne sznurówki z Action za 6,20 zł. Takie elastyczne sznurówki umożliwiają szybkie zakładanie i zdejmowanie butów. Zaraz sprawdzimy. Powiem Wam, że rzeczywiście wygodnie się buty zakłada i zdejmuje z takimi sznurówkami, ale minusem jest to, że but jest luźniejszy i słabiej trzyma się stopy. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał. A wszystkich Was zapraszam już teraz na kolejne filmy. Do zobaczenia!